Tak, w świecie aktorskim pozostajemy, mniej influencerskim, bardziej aktorskim. Fajnie było. Przeżyliśmy. Przeżyliście? Wypadku nie było, nie jest źle. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Zapinamy i jedziemy, tak? Ja sobie ten, o, widzę, że tutaj kawa, to ja też sobie łyknę. Nie. Jedziemy w świat. Wprawdzie Jędrzej to też aktor, ale on bardziej tak skupiony na tworzeniu i produkowaniu swoich rzeczy na TikToku. Okej. Okay. Więc o aktorstwie mniej było. A jak to wygląda u pana? To za chwilę. Social mediami. Bliskie czy nie? Nie, to jest taka moja chyba pięta Achillesowa. Możliwe, że dlatego, że to tak szybko się rozwija, że technologicznie ciężko nadążyć. Mhm. Tam, Jędrzej by zaraz powiedział, jakie technologicznie, to takie proste. No jasne, zwłaszcza dzieci tak mówią. No tak, no tak. Chociaż TikTok, jak się okazuje, nie tylko dla najmłodszych. Obejrzałam wczoraj wieczorem Broad Peak. Super. Od dzisiaj oficjalnie film na Netflixie, więc każdy, kto może, niech sięga i ogląda. Muzyka piękna, zdjęcia jeszcze lepsze, film wzruszający, chociaż nie każdy tak sądzi, nie wiem dlaczego i nie rozumiem, bo dzisiaj Gazeta Wyborcza też na ten temat sporo, na temat tej właśnie pozycji. No i mnóstwo ciekawych rzeczy związanych z produkcją samego filmu, bo przymiarki do filmu to już dobre kilka lat temu się zaczęły, jak przeczytałam. O, 7-8 lat temu, ja jestem 5 lat w projekcie. O kurczę. No bo same zdjęcia to był 21 rok, tak? Same zdjęcia to był 18, 19 i 20. Ach, no proszę. Bo 18 były w Pakistanie, potem w Polsce. Mhm. 19 i 20 w Alpach we Włoszech. Mhm. Jak się pracowało na takim planie? Przecież tak zaczynam zupełnie od może nie tej strony, której powinnam, ale to pewnie wszystkich intryguje, interesuje. Ja zawsze uwielbiałam tego typu filmy oglądać i strasznie lubię i sięgam po takie produkcje. Nawet dokumenty związane właśnie ze zdobywaniem jakichś nieoczywistych i bardzo wyjątkowych miejsc czy ośmiotysięczników. Bo tam nie ma ściemy. To są autentycznie zdjęcia robione na bardzo dużych wysokościach, powyżej 5000 metrów. Jak przeczytałam, to najprawdopodobniej jest pan pierwszym aktorem w historii filmów fabularnych, tak, który nagrywał zdjęcia do filmu powyżej 5000. No to zmaganie się gdzieś tam ze swoimi słabościami, tu gra, tu kamera, tu sceny, no szacun, no. No dzięki wielkie. No, to mieliśmy kawałek na plan zdjęciowy. Czasami szliśmy tydzień, żeby dojść do bazy. Potem trzeba było się rozłożyć. Trzeba było zrobić cały taki background filmowy, który nie był łatwy, bo Pakistańczycy śmiali się z nas, że ciągniemy jakieś stare namioty z rurkami, których nikt już nie używa, więc jakaś biedna ekipa idzie. Tylko 200 osób w karawanie. A więc no, było kawałek w Karakorum i rzeczywiście weszliśmy w ścianę Broad Peaka. To było niezwykłe. Ja nie miałem pozwolenia, ale wspinałem się na serakach, czyli tam powiedzmy na wysokości 5300. Jeszcze robiliśmy zdjęcia, żeby mieć w tle lalapiki i żeby mieć takie plejty, czyli te tła potem, które wstawialiśmy w Alpach, bo rzeczywiście film jest autentyczny w sensie wspinaczki absolutnie. Natomiast gro zdjęć zrobiliśmy w Alpach na wysokości około 4000. Mm-hmm. No zdjęcia są przepiękne, tak jak mówiłam, muzyka także i historia wyjątkowa, no bo sięgnęliście po himalaistę, który no niestety przy drugim podejściu na Broad Peak, bo w 1988 roku myślał, że wszedł, okazało się, że nie wszedł, zabrakło dosłownie kilkunastu metrów. Wraca tam w 2013 tak, roku. Po 25 latach. No i ginie. Znaczy, w pewnym momencie kontakt się z nim urywa i ginie Maciej Berbeka. No i tutaj jakaś potrzeba uhonorowania akurat tego, a nie innego naszego himalaisty. My się skupiliśmy przede wszystkim na jego pasji, na jego miłości i do góry, do ludzi. I rzeczywiście Maciek zaprosił mnie na tę wyprawę. Trochę i mentalnie, i duchowo, ale też i fizycznie, tak? Ja miałem jego czekan, chodziłem, biegałem w jego butach, kręciliśmy w jego domu z jego synami za szybą, którzy obserwowali, jak z Majką Ostaszewską gramy sceny z życia
ich mamy i taty. Mm-hmm. A więc to było naprawdę bardzo wzruszające i dla nas. I taka wartość absolutnie dodana, bo tak nie wiadomo, czy to dokumentalnie, czy to jest tak, że my się jeden do jednego wcielamy w nich, mm-hmm. czy mamy jakiś rodzaj takiej metafory wewnętrznej, aktorskiej. Myślę, że raczej to ostatnie. Mm-hmm. Ale to było niezwykłe i mam nadzieję, że kawałek tych wartości, które Maciek miał, no, sprowadziliśmy z powrotem z Broad Peaka. Mm-hmm. Często przy tego typu wyprawach i zwłaszcza jak ginie człowiek, pojawia się taka dyskusja, czy to jest warte tego, czy ta góra pokazuje, że jeżeli raz ci się nie udało, pokazuje, nie rób tego więcej, bo chyba nie mam ochoty się z tobą spotkać. Czy doświadczył gdzieś tam jakąś namiastkę pan tego właśnie, przygotowując się do tego filmu, będąc tam na tej skale, próbując wchodzić, nagrywając te sceny, że to faktycznie jest tak, że przychodzi taki moment, że natura mówi: nie, 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 mój drogi, zrób sobie przerwę, rozstańmy się, może za jakiś czas do siebie wrócimy, albo nie jest tobie to pisane, żebyś wszedł na samą górę. Ja myślę, że są takie dwie postawy. Jedna to jest taka szarża trochę ułańska, która w nas się odpala i mówimy sobie: zrobimy to. A druga część to jest taki rodzaj rozsądkowego podejścia i obie rzeczy mnie trafiły. I jedna, która zwłaszcza na początku, kiedy chce się człowiek sprawdzić i powiedzieć: tak, na pewno będę umiał to robić. I wtedy można otrzeć się o takie dosyć duże ryzyko. Natomiast drugi moment był, pamiętam, robiliśmy żebra na granatach od strony północnej i mieliśmy... To... Jeszcze raz. Okej. Robiliśmy... Ja starałam to sobie przetrawić w głowie, ale nie wiem, wchodziliśmy po ścianie. Byliśmy w czwórkę, no i założyliśmy stanowiska, od których, że tak powiem, szliśmy. No i to był taki treningowy czas, to już był listopad i było bardzo, bardzo ciepło. Ja miałem buty wysokościowe, takie właściwie 3000, a więc ciężko mi się wspinało. I okazało się, że jak byliśmy już, ja wiem, jakieś 100 metrów do szczytu, było pytanie, czy wspinamy się dalej, bo już jest późno, czy zjeżdżamy. Czyli robimy liny i zjeżdżamy na sprzęcie. I w pewnym momencie zobaczyłem, że potrafię zrezygnować. Mhm. Zjechaliśmy. Ja pierwszy raz zjeżdżałem w tak zwanym wahadle, czyli takim L. Mhm. Nie wiedziałem, co to znaczy. Stanąłem. No, tak zwane tarcie, że nic nie było, tylko płaska płyta. Nie widzę chłopaków. Gdzieś są z boku, krzyczą: chodź do nas, chodź do nas. No to próbuję iść i w tym momencie taka wanta, czyli kawał skały, odrywa mi się spod nóg i leci 200 metrów w dół. I pomyślałem sobie: okej, czy to znak, czy to tak, że rozsądek jest ważniejszy niż jakiś rodzaj takiej chęci, ambicji. Mm-hmm. A jak pan myśli, jak to w przypadku Macieja Brybeki było? Maciek był niezwykłym człowiekiem, przede wszystkim był ratownikiem, przewodnikiem, a więc... Artystą też. Artystą, no, był nauczycielem, takim przyjacielem i... Jakby to powiedzieć, duszą towarzystwa, ale takim bardzo ciepłym tatą, tak? Mm-hmm. On sprawdzał wszystkie rzeczy, ciuchy, które mieli jego podopieczni, jak był przewodnikiem i on miał taki etos ratowniczy, że nie zostawia się nawet kawałka lodu, którym jest wspinacz w górach. Mm-hmm. To jest stara szkoła i fantastyczna Nie wiem, no, myślę sobie, że u niego było więcej rozsądku i takiego zachwytu górami niż jakichś ambicji, jakichś chorych. Mm-hmm. A udało się dojść do tego, co tak naprawdę się wydarzyło? W sensie, no bo wiemy, że no nie zszedł, nie wrócił, tak? Został uznany za zaginionego, ale ciała nie udało się odnaleźć, już został w tych górach. Co tak naprawdę my się zajmujemy wydarzyć? Przede wszystkim jego pasją i jego podejściem do życia i do ludzi i do gór. Z tamtego czasu tylko było bardzo to wzruszające, kiedy
pewien farmen, który gotował na tej wyprawie w 2013, przyszedł do bazy pod Broadpeakiem i mówił, że o, on jeszcze widział tam światełko, które miał na tę czołówkę, którą miał na kasku Maciek jeszcze w nocy, kiedy zostali po zdobyciu Broadpeaka. Film jest absolutnie poruszający i gorąco Państwu polecam, bo tak jak mówię, zdjęcia przefantastyczne, do tego cudowna muzyka i Wasza gra. Zresztą jak jakiś czas temu rozmawiałam z Piotrem Głowackim, to on mówił, że tak mu się spodobało i takiego bakcyla złapał, że zaczął łazić z całą rodziną po tych górach, po skałkach i tak dalej się wspina. Pan takiego bakcyla złapał? Złapałem, ale mam cały czas takie umowy, że nie mogę się wspinać, nie mogę używać żadnych ekstremalnych sportów. Ach, no to skandal jakiś. I tak, ja znajdę wytrych. Ale tak a propos skrajnych takich filmów i tematyki, no to Broadpeak to oczywiście jedna historia, ale też lada moment pojawi się serial Wielka Woda o tym, co wydarzyło się w 1997 roku, między innymi we Wrocławiu, czyli ta gigantyczna powódź, z którą tamta część Polski miała do czynienia. Tak, to rzeczywiście jest taki dramatyczny czas i mam nadzieję, że ten serial też pokaże pewne postawy ludzkie, bo on opowiada przede wszystkim o takich relacjach w chwilach ostatecznych i co się z nas wydobywa. Czasami coś małego, czasami coś fajnego, a więc bardzo, bardzo zapraszam. I też ten serial od 5 października, spojrzę na ściągę, na Netflixie będzie można zobaczyć. A poza takimi produkcjami filmowo-telewizyjnymi, to co u pana? Jaka ta jesień będzie? Fantastyczna będzie. Nie, oczywiście, że zaczynam film z Maćkiem Żakiem. Mam nadzieję, że to będzie kolejna jakaś odsłona innego spojrzenia na człowieka. Oprócz tego szkoła filmowa i zajęcia, no i Teatr Narodowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jeszcze raz gorąco wszystkim polecam. Warto sięgnąć po ten film, naprawdę. Broadpeak do obejrzenia na przykład wieczorową porą, jak ja wczoraj miałam możliwość. Bardzo dziękuję. Ryneusz Czop był razem z nami. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Zapraszam i dziękuję.